W wersie 13 mówił: i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię. I teraz mówi w wersie 14: jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, to spełnię. Kluczowe słowo w wersie 14 z praktycznego punktu widzenia to jakie słowo? Jeśli. Jeśli oznacza warunkowość. Jeśli prosisz, to on spełni, ale nie spełni, jeśli nie prosisz. Jeśli jesteś chrześcijaninem i widzisz słowa Jezusa w wersie 13 i 14, a mimo to się nie modlisz, to w biblijnym rozumieniu tego słowa jesteś głupi. Czyli jesteś pozbawiony rozumu i rozsądku. Ponieważ Jezus tutaj ci gwarantuje, jako dziecku Bożemu, że jeżeli prosisz, Bóg zainteresuje się tą prośbą do tego stopnia, że odpowie na tę modlitwę i zrealizuje to, o co prosisz, co jest dla dobra twojej duszy, a ty z tego przywileju nie korzystasz w regularny sposób, to Biblia nie zna innego terminu, żeby określić to, kim jesteś. Ponieważ są dwa wyjścia. Albo nigdy nie słyszałeś o tej obietnicy i tych słowach i nie jesteś tego świadomy, albo jesteś niezbawiony. Ponieważ chrześcijanin niemodlący się to jest oksymoron, to jest zaprzeczenie samo w sobie. Jest jak gorący lód, jak sucha woda, albo jak żywy trup. Nie ma czegoś takiego jak prawdziwy chrześcijanin niemodlący się. Rzeczywistość, o której Jezus mówi w kazaniu na górze, że masz gdzieś swoje miejsce i zamykasz drzwi za sobą i nikt inny nie ma dostępu do tego miejsca, bo to jest twoja komora i twoja komnata, gdzie klękasz przed Bogiem, aby wołać do Niego. Ta rzeczywistość musi tam istnieć w życiu chrześcijanina na co dzień. Jezus zakłada, że Jego uczniowie praktykują modlitwę, gdy mówi, gdy się modlicie. On nie mówi, jeżeli się modlicie w kazaniu na górze, mówi, gdy się modlicie, więc Jego uczniowie są charakteryzowani przez modlitwę. Ale jeśli się nie modlimy, to prezentujemy to, kim byliśmy przed zbawieniem. Więc jak to jest? Przed zbawieniem się modliliśmy i po zbawieniu też się nie modlimy? To co Bóg uczyni w naszym życiu? Chrześcijanie, którzy znajdują bardzo dużo wymówek, dlaczego nie mogą się rzekomo modlić, jednocześnie z łatwością znajdują czas na rozrywki tego świata i aktywność w internecie, to są chrześcijanie, którzy w większej mierze są odpowiedzialni za podziały w zborach, za zaniżanie duchowej wartości tego zboru, duchowej kondycji tego zboru, za brak owocu ducha w ich postępowaniu, za brak gorliwości w głoszeniu Ewangelii i tak dalej, i tak dalej. Nic nie działamy bez modlitwy. Jezus nas wzywa tutaj w co najmniej dwóch wersach do modlitwy. Mamy być ludźmi modlitwy. Żeby otrzymać cokolwiek, o co prosimy, najpierw trzeba prosić, ale nie dostaniesz nic, jeżeli się nie modlisz, a o to przecież chodziło Jakubowi w jego liście. Nie macie, bo nie prosicie. Więc czy się modlisz?